kapitalną. Bardzo często trzeba zrobić produkty bez laktozy, bo to coraz więcej osób rzeczywiście nie trawi cukru zawartego w mleku, w związku z czym często robi się produkty bez laktozy. Tak, widzimy ten trend, jest bardzo duże zainteresowanie, tak w cukiernictwie, jak i w tej części słonecznej. Mhm. Gdybyśmy mieli teraz zestawić polski rynek cukierniczy z resztą świata, gdzie jesteśmy? Gdzieś po środku, między tym, co było kiedyś w Polsce, a tym, co jest w tej chwili na świecie, i wszystko też zależy od tego, z którą częścią świata się porównujemy. Jeżeli będziemy się porównywać z Europą Zachodnią, trochę nam do tego może jeszcze, jeżeli chodzi o jakość, brakuje, chociaż wydaje mi się, że już nie jakoś tak bardzo, bardzo wiele. Nigdy nie będziemy tacy sami, zawsze uważam, że tak powinno właśnie być, żebyśmy nie kopiowali, żebyśmy tworzyli coś, co jest charakterystyczne dla nas. Żeby nie można było mówić, jest rynek francuski, cukierniczy włoski, niech też będzie polski. Mhm. A gdybyś miała wskazać, kto jest numerem jeden na światowym rynku, jeśli chodzi o cukiernictwo, da się wskazać? Mówię o państwo, o kraj. Czy da się wskazać takiego lidera? Ciężko jest odpowiedzieć na takie pytanie. Zawsze się mówiło o cukiernictwie francuskim i włoskim i tak jak widzę, jest zawsze taka walka między tymi krajami o palmę pierwszeństwa, kto jest lepszy. Trudno powiedzieć, z gustami się nie dyskutuje. Według mnie cukiernictwo włoskie bardzo różni się od francuskiego. Jedni lubią bardziej francuskie, inni lubią włoskie. Inni znowu zdecydowanie wolą hiszpańskie, aczkolwiek tam nie widzę, to tam jest to bardzo zaczerpnięte z różnych krajów, jakieś to świeże. No, najstarsze jest włoskie i francuskie, każde inne. Ciężko powiedzieć, kto jest liderem. A czy World Chocolate Masters, zawody, które miały konkurs dla cukierników, który miał miejsce w listopadzie ubiegłego roku, czy to jest właśnie taka impreza, która no właśnie ma pokazać, który kraj tutaj góruje, który króluje w tej branży, czy tak nie powinno się tego odbierać? Może tak, troszkę, ale tylko troszkę, bo łatwiej jest się może przygotować cukiernikom z kraju, który jest bardziej rozwinięty, jeżeli chodzi o cukiernictwo, ale tak naprawdę na takim konkursie jak World Chocolate Master, zresztą przepięknym konkursie, bardziej jest to kwestia osoby, która w tym konkursie bierze udział i jak jest do tego przygotowana. W tym roku bardzo dobry zawodnik Michał Iwaniuk, rzeczywiście. Tak, był tutaj u nas w studio, była z nim audycja, także no trochę opowiadał, dlatego nie bez powodu do tego nawiązuję. Jest to fantastyczny konkurs, który też jest bardzo ciężki, bo osoba, która się do niego przygotowuje, rzeczywiście to jest pół roku wycięte z życia prawie. Natomiast jest to o tyle cudowne, że przy okazji się bardzo, bardzo dużo nauczy. Coś, gdzie musi później zdać egzamin, czyli już podczas samego konkursu musi pokazać, czego się nauczył i jak się do tego przygotował. I uważam, że tutaj naprawdę znakomite miejsce. Tu gratulacje dla Michała, to było rewelacyjne, co zrobił. Dla zainteresowanych myślę, warto dodać taką informację, że Michał również szkoli u ciebie w szkole. Prawda? Nie wiem, czy były dopiero co jakieś szkolenia, czy są planowane? Są regularnie. Są regularnie. Tak? Oczywiście była przerwa na czas konkursu, troszkę było mniej, ale to wiadomo dlaczego. Tak. Michał szkoli regularnie, rzeczywiście dobieramy trenerów bardzo wnikliwie, muszą być sami znakomitymi specjalistami w tym, co robią i oprócz tego muszą umieć przekazywać wiedzę. No to jest myślę kluczowe tak naprawdę w ogóle, jeżeli chodzi o szkoleniowców czy trenerów, tak? No co z tego, że mam dobrą wiedzę, jeżeli topornie idzie mi to przekazywanie, tak? I nie potrafię tego zrobić. Jak już mówiliśmy o World Chocolate Master, teraz najbliższą niedzielę startuje jeden z największych konkursów cukierniczych na świecie. Będzie to na targach Sira w Lyonie. Konkurs Cup Demo i startuje tam nasz polski team trzech polskich cukierników: Michał Dorożkiewicz, Marek Moskwa i Damian Wiśniewski. Współpracują również z bardzo dobrym polskim cukiernikiem, którym jest Jarek Nowakowski. Jedziemy do Lyonu, będziemy im na bieżąco na miejscu kibicować. Mam nadzieję, że będzie to bardzo wysoki poziom. Znając uczestników tego konkursu, będzie bardzo wysoki i dodam,
że dwie z tych osób są również trenerami w naszej szkole. No, to fajna informacja i liczę na zdjęcia, krótkie jakby relacje do mnie na telefon najchętniej, bezpośrednio. To będziemy dalej to próbowali naszym czytelnikom na portal udostępniać, tak? Więc będę wdzięczny za takie informacje z pierwszej ręki. No dobrze, to teraz może pomówmy sobie o tym, co zrobić, żeby dorównać, a najlepiej wyznaczać nowe trendy, stworzyć nowe produkty, nie kopiować innych. To jest wyzwanie. Tak, taki jest cel w ogóle naszej szkoły. Bardzo często widzimy coś takiego, że ludzie chcieliby tylko dostać receptury i później odtwarzać je u siebie. Z kilku względów uważam, że nie jest to dobre. Jeden to jest biznesowe. Jeżeli wszyscy będziemy robić to samo, będziemy konkurować tylko ceną, w związku z czym no nie zarobimy za dużo, a nie na tym cały biznes polega. Zdecydowanie lepiej jest konkurować jakością, innością, wyróżnić się wśród innych i zrobić coś, czego inni nie robią. No bo właśnie, no można być, rozumiem, albo odtwórcą, albo twórcą. No właśnie. No i to jest pewien mały niuans, który od razu wskazuje, czy pozycjonuje, gdzie my jesteśmy, w którym miejscu naszego rozwoju, tak naprawdę jaki kunszt reprezentujemy. Jeżeli chcemy, żeby Polska się w przyszłości wyróżniała na mapie kulinarnej, musimy być twórcami, ale żeby być twórcą, trzeba bardzo dokładnie poznać techniki, poznać procesy, które rządzą kuchnią, cukiernictwem, a to jest fizyka, chemia, często fizjologia człowieka, którą trzeba znać. Jeżeli się pozna to wszystko od samego początku, to później można receptury tworzyć samemu i tak staram się zresztą uczyć. Ja myślę jeszcze, że ja bym do tego wszystkiego jeszcze dodał chęć poznawania czy eksperymentowania. Ale to pewnie też musi przyjść z czasem. To nie może być tak, że jak ja nie mam elementarnej wiedzy i zaczynam eksperymentować, to nie mogę oczekiwać, że ja nagle będę miał spektakularne efekty. Może być trudno. Tak, dokładnie. Lepiej myślę zdobyć najpierw wiedzy, dużo i rzeczywiście dopiero w tym pewnym momencie, tak, swojego życia czy swojej edukacji podjąć decyzję, czy spróbować w ogóle tak eksperymentować. Wtedy już można się nie bać, bo ja już wtedy wiem, co z czym, jak mogę łączyć. No mam dużo więcej w głowie tak naprawdę. Więc ale wtedy takie osoby są też bardzo doceniane, bo się wyróżniają i są natychmiast zauważane. No właśnie. Dobrze, to teraz chciałbym jeszcze zapytać o program szkół gastronomicznych, tak? No w ogóle to jest taki temat chyba trochę trudny, bo takie odnoszę wrażenie, no sam jakby osobiście nie mam wielkiego kontaktu ze szkołami obecnie gastronomicznymi. Współpracujemy jakby z wieloma, ale w sensie dostarczania wiedzy edukacyjnej, tej, którą przygotowujemy w ramach Horeca Radio chociażby, bo mamy taki program, gdzie wysyłamy na bieżąco podcasty do szkół właśnie gastronomicznych i hotelarskich, o takich profilach, no, z informacją właśnie, aby zarówno nauczyciele, kadra nauczycielska, żeby korzystała z tych podcastów, bo zapraszamy tu praktyków, tak, którzy dzielą się swoją wiedzą, więc dla nich to jest też świetne dojście do takich osób i też mają informacje z pierwszej ręki, ale i samych uczniów, tak, aby właśnie korzystali z tej wiedzy. Natomiast no, często słyszę od restauratorów, hotelarzy, szefów kuchni, no, że niestety, że osoby, które wychodzą ze szkół gastronomicznych, że ten poziom nauczania tam no, pozostawia wiele do życzenia. Nie wiem, czy masz takie samo zdanie, czy nie, czy to jest rzeczywiście jakby dużo do poprawy, jeśli chodzi o to nauczanie no, państwowe, powiedzmy, bo mówimy o takich szkołach. To może tutaj zakończę na razie tą część pytania. Jako szkoła współpracujemy z wieloma szkołami gastronomicznymi. No i rzeczywiście myślę, że program szkół pozostawia jeszcze sporo do życzenia. Nie jest to łatwo zmienić, no bo to nie zależy od nauczycieli ani od uczniów. To jest
program edukacyjny, który może powinien się troszeczkę szybciej zmieniać i nadążyć nad tym, co się dzieje na rynku. No ale to jeszcze, rozumiem, pewnie finansowanie, tak? Na pewno tak. Nowoczesna gastronomia wymaga sporych nakładów inwestycyjnych, sprzętu, kuchni. To nie jest tylko duży gar na dużym palniku w kuchni, gdzieś tam tak szkolnej, tylko tego sprzętu naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. Bardzo dużo, natomiast to, co pozytywne obserwujemy, szkoły chcą to zmieniać i widzimy bardzo dużą aktywność szkół. Nauczyciele chcą się uczyć. Zdarzało nam się już mieć szkolenia przeznaczone tylko i wyłącznie dla nauczycieli, jak również dla uczniów ze szkół gastronomicznych. Bardzo te szkoły, z którymi współpracujemy, przynajmniej, bo o tych mogę mówić, bardzo starają się, żeby pozyskać jak największą ilość nowoczesnego sprzętu, żeby już młodzież, która tam się uczy, mogła wykorzystywać ten sprzęt na żywo. Będzie im wtedy dużo łatwiej, jak pójdą gdzieś pracować do restauracji. Myślę, że problem, jaki mamy w edukacji gastronomicznej, jest jeszcze nieco inny. To może jest chęć uczniów pozostania w tym zawodzie, którego się właśnie uczą. Tak jak rozmawialiśmy, mieliśmy czasami prelekcje w szkołach gastronomicznych i mieliśmy okazję rozmawiać z uczniami. Wielu z nich nie jest jeszcze zdecydowanych, czy oni w ogóle chcą zostać na rynku gastronomicznym. I myślę, że to jest problem, bo cały czas cierpimy tutaj na brak kadry zawodowej. No bo ja myślę, że oni... Znaczy tak, z jednej strony powiedzieliśmy sobie, że jest pewien trend, że ta gastronomia jest fajna, jest modna, jest nośna i to się bardzo mocno rozwija. Telewizja zrobiła swoje fajne restauracje, podróże robią swoje, tak? Chcemy mieć, czy doświadczyć chociaż namiastkę tego, co zobaczyliśmy w jednym, drugim, trzecim zakątku świata. Tutaj u nas w Polsce chcemy to zobaczyć. I młodzież to powinna w sumie czuć. Tak, to powinno być dla nich bardzo jakby bliskie. A z drugiej strony, gdy są w takiej szkole właśnie gastronomicznej, no być może, jeżeli jest źle prowadzona edukacja tam, to być może to im trochę podcina też skrzydła, że im się wydaje, że szkolą się na napęd do tacy. Takie określenie kelnera niejednokrotnie już słyszałem, bo jeżeli rzeczywiście ktoś tak traktuje tę pracę, no to faktycznie on sam automatycznie staje się napędem do tacy tylko i wyłącznie, tak? To już to nie jest kelnerem, absolutnie. Oczywiście. Ale być może im się buduje w głowach takie wyobrażenie o tym zawodzie i być może tak samo im buduje się wyobrażenie o pracy w gastronomii jakby już po tej stronie produkcyjnej, tak? Na kuchni, że to będzie, oni się szkolą po to, by obierać ogórki i ziemniaki na przykład. I dla nich to po prostu jest nieciekawe i nieinteresujące. I wydaje mi się, że tu jest bardzo duża rola całej kadry nauczycielskiej, by pokazać im, że no jasne, to jest pewien etap, który trzeba w życiu przejść. Ale idziemy dalej. To jest tylko jeden mały etap, mały trybik w całej tej machinie. I to jest takie moje spostrzeżenie. Nie wiem, czy się z tym zgadzasz. Tak, myślę, że tak. Zgadzam się tutaj z Tobą. Rzeczywiście, jeżeli uczniowie nie wyjdą spoza szkoły i nie zobaczą czegoś więcej w branży kulinarnej, to mogą ten zawód odbierać jako mało atrakcyjny. I tutaj rzeczywiście jest rola nauczycieli. I tu widzę, że rzeczywiście jest sporo starań strony szkół, żeby pokazywać, że bycie szefem kuchni, kucharzem może być naprawdę bardzo ciekawe. To cały czas pozostaje bardzo ciężki zawód i tutaj ciężko się z tym nie zgodzić. Natomiast może być bardzo ciekawy i bardzo atrakcyjny pod jednym warunkiem, że osoba, która w niego wchodzi, jest do tego naprawdę dobrze przygotowana. To prawda. I ja myślę też, że tutaj pewien apel też do szefów kuchni, że jeżeli taka młodzież trafia świeżo po szkole pod wasze skrzydła, no to wy też tych skrzydeł im nie podcinajcie. No bo rzeczywiście, jak ich potraktujecie po prostu jako tanią siłę roboczą do obierania ziemniaków, no to oni długo miejsca w tej branży po prostu nie zagrzeją, tylko po prostu będą szukali za moment czegoś innego. I to są fantastyczne słowa, które wypowiedziałeś. Zdecydowanie tak. Bardzo często słyszymy komentarze osób, które przychodzą do nas na szkolenie, że zmieniły miejsce pracy i okazało się, że ktoś może do mnie mówić po imieniu. Tak, szanujmy tych ludzi, którzy u nas pracują. Wtedy może troszeczkę rotacja będzie
mniejsza. Doceńmy ich ciężką pracę, uczmy ich i nauczmy ich lubić ten zawód. I myślę, że wtedy troszeczkę prościej będzie, jeżeli chodzi o rotację pracowników. No więc właśnie, moim zdaniem to jakby nie bójmy się przede wszystkim przekazywać swojej wiedzy dalej.